Nazwę tego podkarpackiego producenta niektórzy z Was już znają, ale oczywiście nie wszyscy mieli okazję zapoznać się z całym asortymentem, który produkuje i który ma w swojej ofercie. Jak skutecznie nęcić ryby? To pytanie zadaje sobie każdy wędkarz. Jakiś czas temu przedstawiłem Wam część z artykułów z bogatego asortymentu firmy Feederbyte. Dziś czas na miksy i dodatki. Wyrobienie dobrej zanęty wymaga dobrego materiału. W ofercie tego producenta znajdziemy produkt, który swą nazwą zawiera konotację z najwyższą półką. Mam nadzieję, że nie tylko. F1 Mix to połączenie ochotki z konopią. Po otwarciu opakowania uwalnia się aromat zbliżony do tak zwanej gazety z Jokersem. Kto kupował robaki, ten wie, o co chodzi. F1 to miks, który można wykorzystać na wiele sposobów. Podczas testów sprawdził się jako Method Mix, Stick Mix, dodatek do zanęt. W każdej z tych kombinacji był doskonałym wyborem przekładającym się na ilość poławianych ryb. Konfekcjonowany jest w opakowaniach po 800 gram. Kolejnym z produktów jest dumbbell fermentowana kukurydza. To kolejna z nowości podkarpackiego producenta. Co istotne, Dumbbell Epidemia jest oparty o półprodukt, który jest już po wstępnej fermentacji. Po otwarciu opakowania wyczuwalny jest właśnie ten zapach, który w wodzie bardzo szybko się rozchodzi. Istotą przy produkcji Dumbbell Feederbyte było wabienie ryb nie tylko kolorem, ale również dodatkami, z jakich powstały. Technologia Feederbyte SR Slow Release informuje o powolnym uwalnianiu zawartych w dumbbell aminokwasów oraz słodzika NHDC. Hermetycznie zamknięte opakowanie daje gwarancję świeżości. Dumbbell sprzedawany jest w pojemniczkach 100 ml w rozmiarze 8 na 10 mm. Do dyspozycji mamy takie smaki jak truskawka, halibut i fermentowana kukurydza. Ofertę dopełnia glak fermentowana kukurydza. Jest on gęsty i skondensowany. Skutecznie podnosi to jakość przygotowanych miksów, mikropeletów oraz zanęt. Idealnie sprawdza się do aromatyzowania kulek, peletów i ziaren. Jako glak podnosi skuteczność przynęt hakowych oraz metod feederbyte.